to porozumienie to okazja do tego, aby właśnie w Brukseli zdobywać wiedzę, poszerzać kontakty z europejskimi instytucjami, poszerzać kontakty z partnerami regionalnymi, ale też uczelniami, instytutami naukowo-badawczymi, które tam w Europie spotykają się, po to, aby aplikować choćby w programie Horyzont 2020 po środki unijne na badania, na rozwój, na współpracę uczelni i przedsiębiorstw. Stąd porozumienie ze Społeczną Akademią Nauk, uczelnią prywatną, obecną w Łodzi, w Warszawie, w kilku miastach w Polsce, choćby w Zduńskiej Woli, ale też kształcącą młodzież w Londynie. To partner, którego sobie cenimy. Chcielibyśmy, aby właśnie Społeczna Akademia Nauk była gościem w naszym regionalnym biurze w Brukseli, aby stażyści z Akademii mogli korzystać z gościny w biurze, z wiedzy pracowników, poszerzać swoje kontakty z partnerami z Europy i też poznawać strukturę Unii Europejskiej, możliwości pozyskania finansowania, czy przygotowywać się do pracy w instytucjach europejskich, poznając je z bliska. Uczelnia nasza w tym roku obchodzi 20-lecie swego istnienia. W ciągu tych 20 lat przeszła drogę od niewielkiej szkoły biznesu do akademii, a mamy nadzieję, że w 2016 roku będziemy uniwersytetem. Uczelnia się bardzo szybko rozwija, no i cieszymy się, że współpraca z Urzędem Marszałkowskim przyczyni się jeszcze do dalszego jej rozwoju.